koniec 2022 roku zbliża się nieubłaganie. Z pewnością jest to końcówka roku jedyna w swoim rodzaju, bo przy opadach śniegu i minusowej temperaturze po raz pierwszy ekscytowaliśmy się piłkarskim mundialem w grudniu. Wiemy, jaki to był rok dla gwiazd futbolu, a jaki był dla nas? Dla telewizji Słowianin? Serwis YouTube dostarczył nam podsumowanie roku dla naszego konta. I tak w 2022 roku w trójce najchętniej oglądanych filmów na naszym kanale były aż trzy z lat poprzednich. Jak widać, wizyta dzików na placu zabaw, która miała miejsce 6 lat temu, cieszy się niesłabnącą popularnością. Ten film od 2016 roku obejrzało już ponad 500 000 internautów. Kolejnym filmem, który cieszył się w tym roku sporą popularnością, był Wirtualny spacer po tunelu. Miejmy nadzieję, że w kolejnych latach taką samą będzie cieszył się już ten rzeczywisty, bo w 2023 roku stała przeprawa ma już być gotowa. To dobry akcent na koniec 2015 roku. Gotowa animacja przedstawiająca tunel pod Świną. To załącznik do ważnego dokumentu programu funkcjonalno-użytkowego tunelu. Przypomnijmy, że w styczniu tego roku przetarg na wykonanie dokumentacji wygrała włoska firma Technital. Swoją pracę Włosi wykonali za ponad 2 miliony złotych i jak widać wykonali terminowo. Teraz można już ogłosić przetarg na budowę tunelu. Firma Technital reklamuje się hasłem "We plan the world of tomorrow". A zatem spójrzmy na świat jutra, jak wyglądać ma inwestycja naszych marzeń. I z tą wizją przyszłości pozostańmy jeszcze przez chwilę, życząc sobie wzajemnie, aby w nowym 2016 roku zaczęła się ona urzeczywistniać. No i na ostatnim stopniu podium znalazła się wyjątkowa pozycja. Pierwszy koncert poświęcony pamięci Jerzego Poremskiego, Dziękuję Ci, Wielka Wodo, z listopada 2021 roku, który obejrzało blisko 30 tysięcy osób. Gdyby ktoś tak przyszedł i powiedział: stary, czy masz czas? Potrzebuję do załogi jakąś nową twarz. Amazonka, wielka rafa, oceany trzy, rejs na całość, rok, dwa lata. To powiedziałbym, gdzie ta keja, przy niej ten ja, gdzie ta koja wymarzona w snach, gdzie te wszystkie sznurki od tych szmat, gdzie ta brama na szeroki świat, gdzie ta keja, przy niej ten ja, gdzie ta koja wymarzona w snach. W każdej chwili płynę w taki rejs, tylko gdzie to jest, no gdzie to jest? Gdzieś na dnie wielkiej szafy leży ostry nóż, stare dżinsy wystrzępione, impregnuje kurz, w kompasie igła zardzewiała,
lecz kierunek znam. Biorę wór na plecy i przed siebie gnam. Gdzie ta Kenia, żyje ten ja? Gdzie ta Koja, wymarzona w snach? Gdzie te wszystkie sznurki od tych szmat? Gdzie ta brama na wszelki świat? Gdzie ta Kenia, a przyjmij ten ja? Gdzie ta Koja, wymarzona w snach? W każdej chwili płynę w taki rejs. Tylko gdzie to jest? No gdzie to jest? A co się będzie oglądało najchętniej w 2023 roku? O tym dowiemy się za rok. A teraz nasza jedynka, czyli dziki, które opanowały plac zabaw w Świnoujściu. Od pewnego czasu zniknął z czołówek prasy dyżurny świnoujski temat – dziki miejskie. Czyżby po wielu latach starań miasto uporało się wreszcie z tym problemem? Niestety, o tym, że dziki nadal grasują po mieście, przekonali się dziś rano mieszkańcy spółdzielczego osiedla przy ulicy Bohaterów Września. Niektórzy spali znacznie krócej, bo już o 5:00 obudził ich głośny kwik. Nie wiadomo dokładnie, w jaki sposób na ogrodzony teren osiedlowego placu zabaw dostały się młode warchlaki. Nie wiadomo, jak weszły, ale pewne jest za to, że nie mogły stamtąd wyjść. Na pomoc swoim młodym przybyły dorosłe. Najpierw locha, a za nią prawdziwa odsiecz. Całe stado. Próbując pomóc dziczej młodzieży, dziki robiły przy okazji wielki hałas, który postawił na nogi mieszkańców. Widząc, co się dzieje, spółdzielcy z Odry wezwali na miejsce straż pożarną. Zaprawieni w akcjach ratowniczych strażacy tym razem mieli nie lada problem. Nie wiadomo było, jak na próbę wydostania młodych dzików przez człowieka zareaguje dorosłe stado. Akcje z balkonów i okien obserwowali obudzeni hałasem mieszkańcy. Strażacy wykazali się cierpliwością i wreszcie po kilku próbach udało się uwolnić warchlaki.
Szczęśliwe z odzyskania młodych stado błyskawicznie oddaliło się z terenu osiedla. Dziki zapomniały podziękować strażakom. Mieszkańcy jednak dziękują za wzorowo przeprowadzoną akcję.